Na ostatniej lekcji mówiliśmy sobie o przyczynach I wojny światowej. Czas więc, aby wybuchła. Gotowi? To zaczynamy. Jak pamiętacie, sytuacja między mocarstwami jest napięta. Nawet bardzo napięta. Europa od dawna przygotowywała się do wojny. Brakowało jedynie pretekstu. Jednak znalazł się i on. Mamy 28 czerwca 1914 roku. Arcyksiąże Franciszek Ferdynand Habsburg, następca tronu Austro-Węgier, wraz z żoną obchodzili swoją rocznicę ślubu. Rano poszli na mszę świętą, następnie ruszyli do ratusza w Sarajewie. Trasa przejazdu arcyksięcia była wszystkim znana już kilka dni wcześniej. Zamachowcy mogli więc bez trudu opracować plan zamachu. Kiedy kolumna samochodów ruszyła z dworca, w życie wchodzi plan zamachowców. Pierwszy z nich, Kubrilowicz, nie strzelił, gdy zobaczył obok arcyksięcia jego żonę. Drugi, Popowicz, stał za daleko, by trafić. Miał problemy z wzrokiem. No po prostu nie wiedział, w kogo celować. Trzeci był Kabrinowicz. I to on dokonał pierwszej próby zamachu. Rzucił w kierunku auta granat. Niestety kierowca w porę się zorientował i wykonał ruch, dzięki któremu granat odbił się od płóciennego dachu i trafił w inny samochód z kolumny. Zamieszanie z aresztowaniem spowodowało, że pozostali zamachowcy tak się zagapili, że nie dokończyli dzieła. Kolumna Franciszka zmieniła trasę. Po drodze mijają kolejnego zamachowca, Grabeza, który nie strzela, bo obawia się postrzelić inne osoby. Ach. Samochód jedzie dalej. Jednak kierowca nie wiedział o zmianie planów i pojechał starą trasą. Gdy szef ochrony to zauważył, kazał mu zawrócić. I wtedy pojawia się on, Gavrila Princip, Serb. Oddaje dwa strzały. Pierwsza kula trafia żonę Franciszka, Zofię, w podbrzusze. Druga przeszywa szyję Franciszka. Oboje nie przeżyli. Wszyscy zamachowcy zostali aresztowani przez Austriaków. Zamach na arcyksięcia spowodował lawinę wydarzeń. Wiedeń, czyli Austro-Węgry, oskarżają Serbię o zamach. Stawiają im ultimatum. Serbowie godzą się jednak tylko na część warunków. Gdyby zgodzili się na wszystkie, to straciliby niepodległość, o którą tak długo walczyły. Co robią Austro-Węgry? Uznają to za niespełnienie warunków ultimatum i 28 lipca 1914 roku wypowiadają Serbii wojnę. Wypowiedzenie wojny spowodowało, że wszystkie zawarte wcześniej sojusze się uaktywniły. Serbia została poparta przez Rosję. Te zaś poparły Francja i Wielka Brytania. Po stronie Ententy opowiedziały się także Japonia, Stany Zjednoczone, pod koniec wojny Rumunia i Grecja. W 1915 roku barwy wojenne zmieniły Włochy i przeszły do Ententy Trójprzymierza. Po stronie państw centralnych mamy Austro-Węgry, Niemcy, Włochy do 1915 roku, Turcję i Bułgarię. Rozpoczyna się Wielka Wojna, która do historii przeszła jako pierwsza wojna światowa. Wszystko zaczęło się od ataku Austro-Węgier na Serbię. Główne walki rozpoczęły się jednak na zachodzie i to tam ukształtował się główny front. Front, czyli miejsce, linia takich największych walk, tam gdzie wojska się spotykają i walczą. Dość długo walczą. W nocy z 3 na 4 sierpnia Niemcy zaatakowały Francję z terytorium niepodległej Belgii. Niemcy założyli, że wojna zakończy się szybko, będzie błyskawiczna. Tak też zakładał ich plan Blitzkrieg, z niemieckiego wojna błyskawiczna. Szybko pokonamy Francję i lecimy na Rosję. Rosjanie jednak wyprzedzili o krok Niemców, psując im plany i zmuszając do wysłania swoich wojsk na wschód. We wrześniu 1914 roku połączone wojska Francuzów i Belgów powstrzymali natarcie Niemiec na Paryż w bitwie nad rzeką Marną. Wojna błyskawiczna się nie powiodła. Pod koniec roku ustabilizował się także front na zachodzie Europy.
a walki przybrały charakter wojny pozycyjnej. Jest to szczególny rodzaj wojny. Tysiące żołnierzy tkwi naprzeciwko siebie w okopach i nikt nie daje sygnału do ataku. No i tak się dzieli. Dzień, dwa, tydzień, miesiąc, aż któraś ze stron zdecydowała się zaatakować. W czasie trwania wojny stosowano nowe technologie wojenne. W bitwie pod Ypres w Belgii w 1915 roku Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych. W związku z tym potem obie strony konfliktu korzystały z masek przeciwgazowych. Bitwa pod Verdun była jedną z najbardziej krwawych bitew I wojny światowej. W lipcu 1916 roku w bitwie nad rzeką Sommą po raz pierwszy użyto czołgów i samolotów bojowych. Z pozostałych broni i pojazdów mamy U-boty, czyli niemieckie okręty podwodne, karabiny maszynowe, o których mówiliśmy sobie już na poprzedniej lekcji, granaty ręczne, stalowe hełmy i maskujące mundury. Straty w ludziach rosną. W kwietniu 1917 roku do wojny dołączają Stany Zjednoczone. Dlaczego tak późno? Głównym powodem było to, że na morzu ginęło zbyt wiele Amerykanów z rąk niemieckich. Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Stany Zjednoczone pogorszyło sytuację państw centralnych. No spójrzcie na sojusze. To nie miało prawa się udać. W marcu 1918 roku podpisano Traktat Brzeski w Brześciu nad Bugiem. Na jego mocy ustanowiono pokój między Rosją a państwami centralnymi i Rosja zrzeka się ziem polskich, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi oraz Ukrainy. Podpisanie tego traktatu pozwoliło Niemcom skupić się na walkach na zachodzie. Wkrótce pojawiają się w Europie wojska amerykańskie, które przesądzają o losie wojny. Razem z wojskami Ententy rozpoczynają ofensywę, czyli atak. Niemcy zostają wyparci z Francji. Na Półwyspie Bałkańskim wojska sprzymierzone, czyli te, które są razem w sojuszu, pokonują Bułgarię i Turcję. Był to początek końca wojny. W państwach centralnych wybuchają protesty społeczeństwa i rewolucje. Abdykuje ostatni władca Austro-Węgier, Karol I Habsburg. Abdykuje, czyli zrzeka się tronu. Po jego abdykacji państwo zaczęło się rozpadać i 3 listopada Austro-Węgry podpisały kapitulację. 9 listopada abdykuje cesarz niemiecki Wilhelm II. 11 listopada 1918 roku ma miejsce podpisanie rozejmu w Compiègne pod Paryżem. Wojska niemieckie zostały zmuszone do wycofania się na zachodni brzeg Renu. Wielka wojna zakończona.